Tak, ok, super. W razie witam na webinarze moduł MKScript w Node.js. Czyżby koniec Node.js? Na naszej agendzie dzisiaj mamy następujące punkty. Główne różnice w składni i działaniu między modułami. Jak włączyć obsługę modułów. Moduły MKScript, czyli ES6, a już istniejące aplikacje oraz eksperymentalne funkcjonalności obsługi modułów w Node.js. Na początek może kilka słów o mnie. Ja nazywam się Przemek Wrzeszcz. Od 7 lat zawodowo programuję w JavaScript i PHP. Czasem hobbystycznie w domu coś z DevOpsów też porobię. Prywatnie jestem fanem fantastyki i science fiction, a z wielkim miłośnikiem zwierząt. Z LeoCode współpracuję w ramach zleceń do różnych projektów. Jest to mój pierwszy webinar, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i zrozumiale. Po każdej sekcji oczywiście będzie czas na zadawanie pytań, więc proszę się nie krępować i pytać śmiało. Aktualna prezentacja została przygotowana w oparciu o Node.js w wersji 14.0.0, czyli jest to aktualnie najnowsza, stabilna wersja. Przejdźmy do głównych różnic w składni i działaniu. W przypadku Common.js, czyli tego podejścia, które było do tej pory stosowane w Node.js, moduły ładowane są sekwencyjnie, a w każdym następnym wywołaniu pobierany jest ich eksport z wygenerowanego cache. Natomiast moduły MKScript, czyli ES6, ładowane są jako dynamiczne referencje do samych modułów w sobie. Mogę to fajnie właśnie pokazać na przykładach, które przygotowałem. Przejdźmy do przykładu pierwszego. Tutaj przygotowałem w dwóch standardach, w standardzie Common.js oraz w standardzie ES6, czyli ECMAScript moduły, ten sam projekt, aby pokazać różnicę między nimi. Zacznijmy od Common.js-a. Po kolei tutaj mamy kod źródłowy pliku zoo.js. Na początku wyświetlamy wiadomość o tym, że strażnik otwiera zoo i dołączamy do naszego zoo tygrysa i niedźwiedzia. A następnie na samym końcu wyświetlamy, czy jeden i drugi zaryczał. Taki prosty programik. Aczkolwiek no, różnice między MKScript moduły a Common.js są dość zawiłe, więc myślę, że w ten sposób fajnie będzie to załapać. W pliku Tiger.js dla modułu Common.js na początku mamy wyświetlenie wiadomości, że tygrys patrzy się na niedźwiedzia. Na początku jeszcze nie zaryczał, potem sprawdzamy, co tam z niedźwiedziem. Tygrys czeka na reakcję niedźwiedzia, czy niedźwiedź zaryczał. Tygrys ryczy i koniec pliku. W pliku z niedźwiedziem jest właściwie to samo. Tutaj jeszcze pokazujemy po podłączeniu tygrysa, pokazujemy, co się znajduje w tym pliku. I przechodząc do wyniku uruchomienia takiego skryptu, widzimy po kolei wiadomości, które zostały zaprogramowane, czyli strażnik otwiera zoo, tygrys patrzy się na niedźwiedzia, niedźwiedź patrzy się na tygrysa i tak jak tutaj mamy, jesteśmy w tym miejscu w tej chwili, czyli czwarta linijka, tygrys póki co nie zaryczał. Tak? O tu. Tu. Dobra.
Teraz niedźwiedź czeka na reakcję ze strony tygrysa. Czy tygrys zaryczał? Nie. Niedźwiedź ryczy. Czyli wykonał nam się w tej chwili cały plik niedźwiedzia. Tutaj w tej chwili jesteśmy w czwartej linijce kodu tygrysa. Czyli wyświetlamy to, co jest w niedźwiedziu. Jesteśmy tutaj. Wyświetlamy, że niedźwiedź już zaryczał, dlatego jest roared not true. Tygrys czeka na reakcję ze strony niedźwiedzia. Niedźwiedź zaryczał, tygrys ryczy. I mamy na końcu informację o tym, że obydwa zwierzaki zaryczały. Teraz, gdy spojrzymy na ten sam kod w wydaniu modułu ECMAScript, pierwsze różnice, które nam się od razu mogą rzucić w oczy, to to, że mamy importy zamiast require, które były wcześniej. Importujemy całość jako Tiger, gwiazdka oznacza wszystko dostępne, oraz całość jako niedźwiedź. I przechodzimy do tygryska. Tutaj jest dokładnie ta sama logika co poprzednio. Różnią się oczywiście eksporty. Tak jak gdzie poprzednio mieliśmy... Wrócę się na chwileczkę do pliku JS. Tutaj mamy moduł export. O, w tym miejscu. Tu, gdzie mamy moduł export. Natomiast, gdy przejdziemy do tego samego pliku w wersji MJS, czyli modułów ECMAScript, tutaj mamy ten eksport już wykonany w zupełnie innym wydaniu. Tutaj eksport jest zmiennej RORD, więc gdy chcemy ją zmienić, zmieniamy ją po prostu tak jak każdą inną zmienną. Wracając jeszcze na sekundkę do wersji JS-owej, tutaj gdy chcemy zmienić, odnosimy się do całej właściwości modułu eksport. A tutaj po prostu zmieniamy zmienną, która już została wyeksportowana. Przechodząc do niedźwiedzia, niedźwiedź oczywiście wygląda w podobny sposób. Tak samo są wiadomości wyświetlane. I gdy próbujemy uruchomić ten skrypt, pojawia nam się błąd. Dlaczego? Wyświetla nam się komunikat przede wszystkim i na samym początku, że niedźwiedź patrzy się na tygrysa. Dlaczego? Gdy przejdziemy sobie do niedźwiedzia, niedźwiedź patrzy się na tygrysa i próbuje zaimportować tygrysa, ale tygrys nie został jeszcze zainicjalizowany, bo jest to tylko referencja. Dlatego przy takich podłączeniach wzajemnych ma to bardzo duże znaczenie, w jakiej kolejności to zrobimy i czy wszystko najpierw zostanie załadowane. Gdy porównamy sobie wyniki obydwu podejść, no to oczywiście wszystko jest jasno i wyraźnie. Tutaj mamy błąd, a tutaj w module Common.js wszystko się wykonało. Przechodząc do następnego przykładu, który przygotowałem. Przykład drugi. Tutaj mamy prosty skrypcik. Tak samo są po obydwu stronach wykonane tak naprawdę te same instrukcje. Więc omówmy najpierw Common.js-a. Ten skrypt sprawdza, czy dana liczba jest równa, czy da się ją podzielić przez 2. Więc sprawdzamy najpierw piątkę, potem czwórkę. Na samym początku oczywiście podłączamy nasz moduł Event.js, który sprawdźmy, jak wygląda. Event.js z kolei potrzebuje od JS. I tutaj w środku, jako domyślny eksport, module export, widzimy modyfikację zmiennej, która została zadeklarowana już tutaj wyżej. W środku funkcji event podbijamy ten counter. Ten counter nie służy niczemu więcej niż tylko pokazaniu
jak to działa i ile razy funkcja event zostanie wykonana. Nie ma to zupełnie wpływu, jak widzicie, na same działanie. Samo działanie jest tylko i wyłącznie na parametrze. Natomiast plik od wygląda w ten sposób. I tutaj on również wywołuje event, tak żeby można było domyślnie wywołać jedną lub drugą i zwróci nam prawidłową wartość zawsze. I gdy spróbujemy wykonać ten skrypt w CommonJS-ie, widzimy jedynkę. To jest nasz counter, który się wyświetlił. Natomiast event is not a function nam się pojawia w pliku od.js w linijce czwartej. Ponieważ event nie został zainicjalizowany. Gdy przejdziemy natomiast do ECMAScript, tutaj mamy dokładnie to samo podejście. Znów widzimy importy, które znamy już z poprzedniego przykładu. I tutaj znów mamy nasz counter, dokładnie to samo podejście. Tutaj importujemy funkcję od, ponieważ nie eksportujemy domyślnie, tylko eksportujemy poszczególną, samą funkcję w sobie. Więc tutaj odnosimy się do tego po kropce, ponieważ zaimportowany jest cały moduł, odnosimy się do funkcji event w module, to w ten sposób wygląda import i wywołanie. Funkcja od wygląda dokładnie identycznie. I tutaj już nam to działa, ponieważ najpierw obydwa moduły zostały zaimportowane jako referencje, miały czas się podstawić, wykonać i dzięki temu funkcje są dostępne i można je wywołać. Counter też od razu nam działa, to też jest fajnie właśnie pokazane, że mamy cały czas dostęp do tego countera, który, jak zwrócicie uwagę, został zadeklarowany poza funkcją, ale jest to jako referencja, on cały czas ma do tego dostęp, może sobie to modyfikować. Stąd mamy te cyferki 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i porównując tak samo wyniki, tutaj mamy, wiadomo, działający, a tutaj niedziałający. Wracając do punktów, które mamy wypisane. W punkcie trzecim mamy różnicę, składni polegają na zamianie modułu exports na exports, co pokazałem. Mniej więcej oraz require na import. I tutaj na chwileczkę przełączymy się do mojego kodu źródłowego. I teraz tak, tutaj podobnie jak w poprzednich slajdach, które przygotowałem, tutaj mamy dwie wersje tego samego. Pokazane są obok siebie. Mam nadzieję, że rozmiar czcionki jest wystarczający, że dobrze widać kod. Jeśli nie, to prosiłbym o informację na czacie, to oczywiście mogę zawsze powiększyć. I mamy tutaj kod, który jest zrobiony właśnie głównie po to, żeby pokazać te różnice między importami i eksportami, jak one wyglądają pomiędzy tymi dwoma tak naprawdę systemami modułów. Po lewej będziemy mieli moduły CommonJS, a po prawej moduły ECMAScript. Więc tak, na początku podłączamy sobie moduł Eligible. Moduł Eligible jest bardzo prostym modułem samym w sobie. Moduł Eligible podłącza moduł testowy i wywołuje z niego funkcję Node0. Przy czym argument, który przekazuje do Node0, jest liczbą, która została mu przekazana w parametrze i odejmuje od niego 1. Gdy sprawdzimy sobie nasz moduł testowy, nasz moduł testowy przyjmuje argument i sprawdza, czy nie jest zerem. Czyli tak naprawdę funkcja eligible zwraca nam informację o tym, czy dana cyfra minus 1 nie jest zerem. Natomiast example class
jest tylko prostą klasą, która tak naprawdę wrapuje nam funkcję wbudowaną już w JavaScript, czyli console.log. I na samym początku, gdy jest tworzona, wyświetla wiadomość, że została stworzona. Teraz, gdy porównamy sobie main.js z main.mjs, czyli common.js z modułami ECMAScript 6, widzimy oczywiście importy, tak jak pokazywałem wcześniej. Tutaj widzimy tą drugą składnię wyeksportowania pojedynczej wartości w module eligible.mjs poza funkcją eligible, czyli tutaj już mamy widoczną różnicę. Tu mamy export default, a tu mamy modul exports. To jest główna różnica między eksportowaniem domyślnym. Natomiast tutaj możemy sobie jeszcze wyeksportować stałą, w tym przypadku const test variable, i zaimportować ją właśnie w ten sposób. W przypadku klasy oczywiście importy i eksporty działają dokładnie tak samo. Gdy sprawdzimy sobie test variable, to oczywiście wyświetli nam raz, dwa, trzy. I następnie wykonujemy naszą funkcję i sprawdzamy, co się z nią stanie. Porównajmy sobie jeszcze przed uruchomieniem oczywiście, jak wygląda test. Tutaj mamy export const, tu mamy modul export not zero. O, tu mamy export const, natomiast example class, podobnie jak w przypadku modułu eligible, mamy export default. I tutaj mamy modul export example class, która została utworzona, a tutaj mamy export default class example class. Teraz przechodząc do terminala, najpierw uruchomimy common.js, czyli node.js, czyli główną funkcję wykonywalną, to będzie ten kod. Jak widzimy, pojawił nam się błąd. Even nie istnieje, nie jest dostępna. A, to nie jest, przepraszam, mocniej nie ten się otworzył terminal z poprzedniego przykładu. O, to już będzie prawidłowo. Node main.js, ok, dobra. I lecimy po kolei. Na początku mamy wynik funkcji eligible. Widzimy, jest true, następnie jedynka jest false, ponieważ 1 minus 1 jest równe 0. Następnie widzimy inicjalizację pierwszej instancji klasy example class. Wyświetla się, że została stworzona. Testowa wiadomość na jednej, na drugiej instancji. Wszystko działa. A gdy przejdziemy do modułu ECMAScript, widzimy dokładnie to samo. Także te obydwa kody działają identycznie z pominięciem test variable. Natomiast jeśli to zakomentujemy, będzie dokładnie to samo. False, I'm created. To jest dokładnie tak samo. Tutaj właśnie różnica polega na tym, że w common.js mamy require, a tu mamy import. Kolejne różnice polegają na tym, że w importach modułów ES6 wymagane jest podawanie rozszerzenia pliku, a również w modułach ES6 nie ma dostępnej zmiany środowiskowej Notepad. Czyli kiedy używamy
require. Gdy używamy require, tutaj możemy podać po prostu eligible i zadziała nam to bez problemu. Natomiast w przypadku modułów ECMAScript w Node.js musimy podać rozszerzenie pliku MJS. Zaraz przejdziemy do tego, dlaczego MJS, a tutaj JS. Także spokojnie, to jest opisane później. I tak jak mówiłem, w modułach ES6 nie ma dostępnej zmiany środowiskowej Notepad. Czy są jakieś pytania do tej pory, do tej sekcji? Chyba nie ma na póki co, także bardzo się cieszę, znaczy, że dobrze mówię. Przejdźmy zatem do następnej sekcji. Jak włączyć obsługę modułów ECMAScript w Node.js? Więc przed wersją 14.0, na której właśnie bazowana jest ta prezentacja, aby móc korzystać z modułów ECMAScript, musieliśmy mieć jakiś kompilator, transpiler, mógł to być na przykład TypeScript lub Webpack, z tym, że wtedy te moduły nie były bezpośrednio od razu wykonywane, tylko były najpierw kompilowane do modułów Common.js. Natomiast w wersji 14.0, na której bazowana jest ta prezentacja, wsparcie dla modułów ECMAScript 6 jest domyślnie włączone. Jednak można nim sterować. Wsparcie, co prawda, wciąż jest oznaczone jako eksperymentalne, więc domyślnie wszystkie pliki z rozszerzeniem JavaScript będą traktowane jako moduły Common.js. Natomiast, to jest bardzo ważne, to wszystko, o czym będziemy mówić na tej prezentacji, poza eksperymentalnymi funkcjonalnościami, które są na sam koniec, zaznaczę, które to są, te wszystkie są już oznaczone jako stabilne, także można z nich śmiało korzystać. Więc to zostanie potraktowane jako moduł ECMAScript 6. Jako moduł ECMAScript 6 potraktowane zostaną pliki z rozszerzeniem MJS. Dlatego właśnie korzystałem z plików MJS do ECMAScript 6. Dzięki temu nie musiałem na przykład właśnie deklarować w paket JSON i mogłem w jednym projekcie tak naprawdę mieć zarówno Common.js i ECMAScript 6 moduły, po prostu się między nimi płynnie przełączałem. Natomiast jeśli chcielibyśmy, aby cały projekt był traktowany jako moduł ECMAScript 6 i chcielibyśmy korzystać z plików JS, oczywiście jest taka możliwość, wystarczy, że w najbliższym pliku paket JSON pole type ma przypisaną wartość modułu. Dlaczego najbliższym? Jakie to ma znaczenie? Otóż ma to takie znaczenie, gdy instalujemy jakieś moduły z repozytorium, to wtedy nie dla tego konkretnego modułu, który zostanie zainstalowany, nie jest brana wartość pola type z naszego kodu, jest brana wartość type z pliku packet.json, który jest dla tego konkretnego modułu. Jako moduły ECMAScript 6 też brane są pod uwagę stringi przekazane jako argument do eval lub print, ewentualnie spipowane poprzez właśnie wejście, czyli std in, z flagą input type modułu. Czyli tak naprawdę za każdym razem, gdy chcemy skorzystać z modułów ECMAScript 6, musimy to wyraźnie powiedzieć kompilatorowi, czy też za pomocą właśnie pola type, czy specjalnego rozszerzenia, czy dodatkowego parametru do kompilatora. Co więc zostanie potraktowane jako moduł Common.js? Pliki z rozszerzeniem C.js, czyli nowe rozszerzenie weszło też dla Common.js-a, więc tak naprawdę jeśli chcemy mieć w jednym projekcie łatwe rozróżnienie między modułami Common.js a modułami ECMAScript 6,
Można stosować właśnie dwa różne rozszerzenia i wtedy od razu jest wiadome, co jest co. Ponieważ Common.js wciąż jest domyślne, więc pliki z rozszerzeniem JS też będą domyślnie traktowane jako pliki Common.js, chyba że właśnie PolType będzie mówiło inaczej. Jeśli natomiast chcemy wprost zadeklarować, że nasz projekt ma działać tylko w Common.js, też możemy podać pole type i przypisać mu wartość Common.js. Jeśli nie ma tego pola type widocznego, to właśnie domyślna wartość to Common.js. I podobnie rzecz się ma z flagą do interpretera. Można ją pominąć całkowicie lub napisać input type Common.js. Czy są jakieś pytania co do tego, co było przed chwilą, czyli jak włączyć obsługę modułów? Więc przechodząc dalej, moduły ECMAScript, a już istniejące aplikacje. Przed wprowadzeniem do Node.js modułów ES6 powszechnie używało się w gotowych modułach, czyli tych dostępnych w publicznych repozytoriach, tak zwanej podwójnej składni. To znaczy moduł był dostarczany w wariancie Common.js oraz ECMAScript 6, a ich osobne entry pointy były definiowane w pliku packet.json. Node.js używał modułu Common.js, a frontendowe bundlery, tudzież kompilatory, czytały właśnie moduły ECMAScript 6. Gdy natomiast tworzymy nową aplikację, no to oczywiście wiadomo, że decydujemy się na jeden ze standardów i staramy się go trzymać, żeby niepotrzebnie nie komplikować sobie życia. I dla samej czytelności kodu, jeśli tworzymy nową aplikację, wiadomo, warto trzymać się po prostu jednego standardu. Tutaj widzę komentarz o opinię, jakie są plusy i minusy obydwu typów importów. Nie ma problemu. Możemy to poruszyć nawet teraz. Jeśli chodzi o plusy i minusy, no to starałem się to mniej więcej pokazać na tych przykładach. Wracając do punktu 5, różnice w składni i działaniu. Moduły Common.js są ładowane sekwencyjnie, a w każdym wywołaniu pobierany jest ich eksport z cache. Czyli w momencie, kiedy mamy plik tego typu, lub też Common.js tutaj, tego typu, to ponieważ są tylko widoczne eksporty, to ten plik nie będzie działał, ponieważ counter jest zadeklarowany nad eksportem. To, co jest widoczne w cache'u, to tylko ta funkcja. Tylko ta funkcja, która nie będzie miała dostępu do countera. Natomiast w modułach ECMAScript 6 jak najbardziej ten dostęp jest. Więc ten counter jest widoczny, dzięki czemu widzimy, można sobie to uruchamiać. No i te moduły są dostępne też jako referencje, dzięki czemu kolejność ich tutaj deklaracji nie ma znaczenia, ponieważ najpierw wszystkie z kodu naszego są ładowane jako referencje, aby były dostępne. I później, gdy jest taka potrzeba, to ten moduł jest uzupełniany i można sobie z niego korzystać. Nie ma dzięki czemu takiego komunikatu błędu, jak event is not a function, ponieważ no, ten moduł jest załadowany. Przy okazji moduły są oczywiście też optymalizowane, także moduły
ECMAScript 6 są dużo bardziej nowoczesne i przede wszystkim są też standardem, tak? Są standardem wbudowanym w JavaScript, w jego definicję. CommonJS było czymś dodatkowym, tak naprawdę, ponieważ nie było modularyzacji wcześniej. Więc wracając do już istniejących aplikacji. Gdy chcemy podłączyć moduły ECMAScript 6 do istniejących aplikacji, musimy uważać na jedno bardzo ważne ryzyko. Jest to tak zwane ryzyko podwójnego pakietu. Gdy nasza mieszana aplikacja, czyli taka, która już została napisana w starszej wersji, powiedzmy Node'a i korzysta tylko z modułów CommonJS, teraz zespół deweloperski stwierdza, OK, moduły ECMAScript są fajne i chcielibyśmy z nich korzystać. Tak, więc nasza aplikacja zaczyna być pisana tak naprawdę w dwóch standardach. Mamy stary standard CommonJS i nowe moduły ECMAScript 6. I nasza aplikacja używa, powiedzmy, pakietu z repozytorium, który, tak jak wspomniałem wcześniej, dostarcza wersję zarówno CommonJS, jak i ECMAScript 6. Istnieje ryzyko pojawienia się wielu bugów, gdy ten sam pakiet zostanie załadowany raz w wersji CommonJS i ponownie w wersji modułu ECMAScript 6. Dokumentacja Node.js, co prawda, mówi twórcom, jak zabezpieczyć ich pakiety, tak aby mogły spokojnie być używane w aplikacjach mieszanych. Jednak jeśli nie jesteśmy pewni, że dany pakiet został tak zabezpieczony, czyli na przykład twórca nie wspomina o tym na stronie readme danego pakietu, lub też nie sprawdzimy sami kodu źródłowego niestety danego modułu i to nie jesteśmy pewni, czy został on zabezpieczony. Więc zanim użyjemy go w nowych modułach naszej aplikacji, ECMAScript 6, powinniśmy upewnić się, że ze starego kodu CommonJS zostały usunięte wszystkie jego użycia. Jest to bardzo ważne. Więc jeśli powiedzmy używaliśmy jakiegoś pakietu na przykład loadash i używaliśmy go w naszym projekcie do tej pory i występują w modułach CommonJS, nie powinniśmy używać go też w modułach ECMAScript 6, dopóki nie zostanie on całkiem wycięty z CommonJS, a wtedy w modułach ECMAScript 6 możemy spokojnie go używać i być bezpieczni, że ominiemy ryzyko podwójnego pakietu. Ewentualnie możemy w modułach CommonJS używać Lodasha, a w modułach ECMAScript 6 jakiegoś zamiennika typu na przykład underscore. Też jest to jak najbardziej możliwe. I na koniec mamy eksperymentalne funkcjonalności obsługi modułów w Node.js. Czyli właśnie to, co nie ma jeszcze stabilnego API, to, co jeszcze nie zostało, że tak powiem, wpisane w kamień, to, na czym jeszcze nie do końca można polegać. Są to między innymi moduły JSON. Tak jak pewnie zdajecie sobie sprawę, do tej pory w modułach CommonJS za pomocą require, tak samo jak podłączaliśmy moduły JavaScriptowe, można było też podłączyć sobie plik JSONowy. Było to na przykład bardzo przydatne, gdy chcieliśmy sobie zaimportować konfigurację aplikacji, którą mamy zapisaną w pliku JSON. W aktualnej wersji Node'a, aby zaimportować plik JSON do modułu ECMAScript, musimy uruchomić interpreter z dodatkowym parametrem Experimental JSON Modules, który załaduje eksperymentalny loader plików JSON. Gdyż same z siebie, gdy tylko wpiszemy, powiedzmy, import gwiazdka as config from config JSON, kompilator wyrzuci nam błąd, iż nie potrafi takiego modułu zaimportować. Natomiast przy użyciu tej flagi można jak najbardziej załadować sobie eksperymentalny loader, który będzie nam czytał te pliki JSON i podstawiał.
Podobna sytuacja jest z modułami WASM. Można je podłączyć, ustawiając dodatkową flagę. Wtedy też kompilator wszystko widzi i czyta i poprawnie załącza. I najciekawsza rzecz, nad którą, moim zdaniem, nad którą aktualnie pracują programiści od Node'a, to własne loadery. Jeszcze raz zaznaczam, to są eksperymentalne funkcjonalności, na których nie można do końca polegać, natomiast dają bardzo dużo ciekawych możliwości. Na przykład własny loader to na przykład loader do ładowania modułów bezpośrednio przez protokół HTTPS zamiast z dysku, czyli zamiast z naszego folderu Node Modules. Na przykład pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie jest to domyślna funkcjonalność, tylko trzeba by ją było samemu dopisać. Otóż jest to między innymi podyktowane bezpieczeństwem, ponieważ wtedy nie mamy zupełnie kontroli nad tym, co taki plik właściwie w sobie ma. I w momencie, kiedy go podłączamy do naszej aplikacji, no to jest on ładowany przez protokół HTTPS i jest ładowany z zewnętrznego serwera, na którym zawartość mogła się już zmienić. Na przykład została podbita wersja pakietu i to jest taki najłagodniejszy przykład, bo oczywiście mógł też być kod zmieniony na jakiś złośliwy, ale została podbita wersja pakietu i już funkcje nie działają dokładnie tak, jak powinny. Był jakiś może breaking change, który może zepsuć nam działanie całości aplikacji. Tutaj Grzegorz dał komentarz. W przypadku require to, co importujemy, jest wrzucane do zmiennej w naszym pliku w momencie wykonywania skryptu. Więc w momencie, kiedy używamy require, czyli modułów common.js, jest to na zasadzie takiego drzewa, czyli jak wrócimy się na chwilkę do naszego przykładu z ZO, mamy plik ZO, plik Tiger i plik Bear. I teraz, lecąc po kolei myślą kompilatora, wchodzimy do modułu ZO.js, który jest naszym głównym modułem wejściowym, uruchamiamy go i kompilator idzie po kolei, wykonuje najpierw zookeeper, console loga, później widzi const require, więc go wykonuje, czyli tak naprawdę każdą operację wykonuje synchronicznie. Tutaj czyszczę może. Następnie wszedł do modułu Tiger, wykonał operację console log, wykonał operację modul export, po czym widzi bear, wchodzi do bear. Wykonuje następnie wszystko, co jest w bear. Tiger już jest załadowany wcześniej, więc nie wykonuje go w tej chwili, ponieważ Tiger jest w trakcie wykonywania. I wracając, nasz wynik wygląda w ten sposób, że zwierzęta obydwa zaryczały, czyli po kolei wszystkie były drzewiasto tak naprawdę zależności wykonywane. W momencie, kiedy w tym pliku tu się wywołał bear, dopiero wtedy leciał skrypt dalej. Przy modułach ECMAScript jest to zgoła inaczej, ponieważ wszystkie importy są najpierw robione jako tylko referencje do modułów. Więc najpierw kompilator zbiera wszystko, tworzy referencje, do których później można się odwoływać, a następnie są one dopiero podłączane, więc jest to zgoła inaczej wykonywane, zgoła inne podejście. Wracając do własnych loaderów, tutaj to API, tak jak mówiłem, jest rozwijane wciąż, więc jeśli chcemy tworzyć taki własny loader, jak na przykład właśnie do ładowania poprzez HTTPS, czy może do jakiegoś deszyfrowania, jeśli chcemy mieć moduły zaszyfrowane, też podejrzewam, że taka możliwość by była. Tak naprawdę tutaj tylko programiści mogą zadecydować o tym, gdzie są limity. W momencie, kiedy mamy własne loadery, czy na przykład korzystać z niestandardowych rozszerzeń pliku, czy coś takiego. Jak najbardziej wszystko jest to możliwe dzięki własnym loaderom, ale jest to wciąż testowane, rozwijane, więc w momencie upgrade'u do nowszej wersji Node'a, całe to API i cały nasz własny loader mógłby się
posypać. I to właściwie kończy część merytoryczną mojej prezentacji. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie śmiało. Ja w międzyczasie opowiem, czym się zajmujemy między innymi w LeoCode. W LeoCode tworzymy rozwiązania dla klientów polskich, zagranicznych, z branż takich jak finansowa, prawnicza, ubezpieczeniowa, eventowa, mnóstwo różnych, e-commerce. Technologicznie zajmujemy się głównie JavaScriptem, Node plus React i Ruby on Rails. Nasz zespół tworzą programiści, testerzy oprogramowania oraz produkt designerzy. Stawiamy na rozwój współpracowników, chętnie dzielimy się wiedzą, prowadzimy webinary, jak widać. Guidy, warsztaty wewnętrzne, także jest bardzo dużo tych różnych możliwości na rozwój i wymiany wiedzy. To jest bardzo fajny w LeoCode. A gdzie nas znaleźć i kogo aktualnie szukamy? To oczywiście możecie wejść sobie na stronę LeoCode, sprawdzić w zakładce kariera, ewentualnie odezwać się do nas na LinkedInie lub mailowo na podany adres. I źródła, z których korzystałem w naszej prezentacji, to tak naprawdę dokumentacja oficjalna plus własnoręcznie napisany kod źródłowy. Zwłaszcza w dokumentacji odnoszę się do cykli modułów Common.js oraz samej dokumentacji implementacji ECMAScript w Node.js. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę śmiało, to jest najlepszy moment. Chętnie do czegoś wrócę, wyjaśnię jeszcze raz. Widzę, że pytań za bardzo nie ma nowych. Także cieszę się, bo mam nadzieję, że to oznacza, że było w miarę przystępnie poprowadzone. Nagranie będzie udostępnione w momencie, kiedy, jeśli jesteście zainteresowani oczywiście tym nagraniem i ewentualnie plikami źródłowymi, które wykorzystałem podczas tej prezentacji, to napiszcie na maila, który tutaj został podany na czacie. Piszcie śmiało, także wszystko zostanie udostępnione, żebyście mogli sobie przestudiować te materiały spokojnie jeszcze raz. Czy wiem, jak wygląda konwersja w przypadku przepuszczenia kodu przez Babel? Tak, już mówię. Tutaj, jeśli chodzi o Babela, Webpacka lub TypeScript, ponieważ TypeScript też tak naprawdę na to pozwala, jest brany ten kod ECMAScript 6 i konwertowany do Common.js. Także de facto wykonywane są pliki Common.js-owe, a nie ECMAScriptowe. A w momencie, kiedy używalibyśmy modułów ECMAScript, tak jak pokazałem tutaj, wtedy wszystkie te rzeczy, o których mówiłem, mają tak naprawdę znaczenie. W przeciwnym przypadku, no to one są kompilowane do Common.js-a, więc tak naprawdę wszystko jest traktowane jako Common.js. Nie posiadamy ani tych zalet, ani tych wad modułu Common.js, po prostu mamy składnię nowszą. Dokładnie tak.
W momencie, kiedy korzystamy z jakiegoś transpilera, kompilatora, to zysk z modułów jest tylko i wyłącznie taki, że korzystamy z nowszej składni, więc jest to też jak najbardziej dobre podejście na tą chwilę i zrozumiałe, gdyż póki co według oficjalnej dokumentacji Node'a, tutaj pod tym linkiem, jest póki co to w wersji eksperymentalnej, więc jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć osoby, czy też właśnie produkt ownerów, którzy powiedzą nie, piszcie w Common.js, ale jeśli chcecie koniecznie ECMAScript 6, wtedy korzystajcie z zewnętrznego kompilatora właśnie w stylu Babela, Webpacka czy TypeScripta. Gdy wyjdzie tylko, powiedzmy, nie wiem, wersji może 15, może 16, wyjdzie w końcu z tego etapu eksperymentalnego, wtedy wystarczy, że usuniecie, przestaniecie korzystać z tego Babela, a już składnie będziecie mieli nową. Kwestia tylko tego taka, żeby trzymać w głowie to podejście, w jaki sposób są interpretowane te moduły. Tak, można korzystać z dodatkowych modułów tutaj jak najbardziej. Z zewnętrznych kompilatorów, tak jak tutaj napisał Marcin. Dzięki piękne za uwagę. Mam nadzieję, że było ok, że wam podobało. I jeszcze raz zaznaczę, jeśli chcecie otrzymać nagranie i pliki źródłowe podczas prezentacji użyte, to napiszcie na maila. I do usłyszenia. Dzięki wielkie.